Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, poznajmy Matt Morfiego Paul Morphy był fantastycznym szachistą w XIX wieku genialny człowiek, który przewyższał wszystkich o co najmniej dwie klasy, jak nie więcej ponadczasowy szachista wiele pięknych kombinacji w swoim życiu wykonał i wiele partii rozegrał oczywiście. Moi drodzy Matt Morfiego wyglądał właśnie w ten sposób, że goniec atakuje tutaj w rogu króla, a wieża odcina królowi ucieczkę. Na przykładzie innym zobaczmy sobie jak ten mat może w praktyce wyglądać. Otóż w tym momencie jest posunięcie białych, no i białe mają szansę właśnie tego mata tutaj zrobić. Otóż jaki ruch wykonać? Oczywiście zawsze sobie można zatrzymać materiał i um, spróbować rozwiązać zadanie. To jest myślę, że w miarę proste. Oczywiście hetmanem zbijamy na f 6 skoczka poświęcając tego Hetmana. Tutaj grozi po prostu mat, więc no można by było przedłużyć walkę grając Hetmanem na G2, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia większego w tym wypadku. A po biciu na F6 jest oczywiście wieża G3 z szachem. Król H8 i goniec bije na F6. Na podstawie partii, którą dla Was przygotowałem, taki mat Morfiego wystąpi w tej partii. Znaczy, on nie będzie taki typowy, ale. Motyw powstanie ten sam. Zapraszam serdecznie. Tutaj Paul Morphy gra z Louisem Paulsenem czarnym kolorem. Partia z 1859 roku. Zapraszam serdecznie. I oczywiście E4. Takimi posunięciami się głównie partie rozpoczynały. E5 odpowiedzi też były dosyć częste. Skoczek F3, skoczek C6. Bronimy piona. Skoczek C3, skoczek F6. No widzimy bardzo symetryczną pozycję. Jakby ktoś taką pozycję widział. Współcześnie to by powiedział, że to grają po prostu osoby początkujące czy juniorzy, aczkolwiek teraz to się tak szybko zmienia, że już wchodzi obrona sycylijska. Na przykład, moi drodzy, Goniec B5 w tym momencie i Goniec zagrał na C5. Paulsen tutaj zrobił Roszadę, Morphy również zrobił Roszadę, czyli takie tradycyjne wyprowadzanie figur i kończenie rozwoju, i w tym momencie. Białe zagrywają bardzo ciekawe posunięcie, mianowicie jest to ruch skoczek na E5. No, i teraz tak białe poświęcają figurę. No, oczywiście, tutaj można to zbić, i to jest raczej zalecane, bo tutaj jest D4 widełki, i ta figura zostaje odbita, więc za darmo figura nie jest zdobyta. Ale po goniec D6 ta pozycja jest no około równości, tak naprawdę. Tak należałoby zagrać. Niestety Morphy zagrał wieżą na E8, co jest złym ruchem. Tak po prostu. Dlaczego? Dlatego, że wystarczyłoby na przykład odejść tutaj skoczkiem na F3. Po wybiciu jest wybicie, jest wybicie. Ja to specjalnie nie przestawiam. A potem gramy sobie na przykład ruch D4. Wcześniej można też zbić na przykład tutaj skoczka. Generalnie. Silniki podpowiadają, że tutaj można grać zupełnie inaczej. Generalnie też można by było na, zamiast D4, bo tu chyba tracimy piona, C3, D4. Ja tutaj tym bocznym wariantem się mocno nie zajmowałem, tylko widzę, że jest to złe. Generalnie zagranie wieża E8, to trzeba grać jednak szybko i żwawo. No cóż, poszło jak poszło, ale białe zbiły tutaj na C6 e, skoczka, pionek z D zbił na C6 z stępem, goniec zagrał na C4. I Morphy tutaj zagrał pionkiem na B5, odstraszając tego gońca od razu. No i w tym momencie, e, oczywiście, cofnę ten ruch. E, w tym momencie można by było zagrać, no myślę, że e, bardzo ciekawe zagranie, i takie typowe, gdy gońce są otwarte, spoglądają na króla. I można by było próbować jeszcze przy tym, że ten goniec nie jest aktywny, można by było zaatakować króla grając goniec skoczek na G4 z groźbą Hetman H4. A jeżeli tutaj na przykład białe by tego skoczka chciały odpędzić, to mamy bardzo proste zagranie. Skoczek bije na. F2. No i na przykład no tutaj pierwsza linia tak naprawdę tylko pokażmy sobie po wybiciu co by nastąpiło, to chodzi głównie o to, żeby się troszeczkę taktyki poduczyć. Hetman D4 i powiedzmy król odchodzi, odbijamy tutaj gońca, mamy przewagę materialną. Mielibyśmy. No ale Morphy zagrał B5 i goniec na E2. No, i w tym momencie po prostu odbicie piona nastąpiło. Ta pozycja jest nieco przyjemniejsza, myślę, że dla białych mimo wszystko, bo trzeba tutaj wymienić to dosyć szybko. No i można by było na przykład zagrać C3, D4 z takim fajnym planem, ale białe zagrały gońcem. Co też nie jest oczywiście złe, wieża E6. No i dlaczego ta wieża zagrała na E6? No przede wszystkim bronimy tu piona, jest to oczywiste, lecz ta wieża czasami też ma opcję ataku na króla, więc nie tylko zwykłe odejście wieżą na E8, aczkolwiek teraz nie można oczywiście, bo jest bicie i dwie, dwie wieże są pod atakiem, no ale takie niestandardowe już odejście uczy nas czegoś zawsze nowego. C3 ze strony białych, co jest ruchem niestety, nie najlepszym z prostego powodu, mianowicie hetman D3, blokujemy rozwój tego pionka no można by było oczywiście zagrać posunięcie D3 i ten goniec miałby wyjście po diagonali, no ale w partii poszło jak poszło przypominam, że to jest 1857 rok i w tym momencie po hetman D3 nastąpiło B4, goniec się schował i A4, widzimy, że białe próbują tutaj otwierać pozycję na skrzydle no bo ten goniec jest bardzo zablokowany i bardzo nieprzyjemnie to stoi jak grać czarnymi no tutaj Morphy po prostu wybił struktura pionów jest katastrofalna czarnych ale to nie ma znaczenia w tym wypadku bo tutaj grają figury i tutaj aktywność jest bardzo ważna Hetman wybił pionka i goniec po prostu na D7. No z obroną, a jednoczesnym przerzuceniem wieży za chwilę na pole E8, co myślę, że jest bardzo ważne. Moi drodzy, w tym momencie tutaj Polsen zagrał wieżą na A2, ale jest taki ruch tutaj dla białych, który daje im przewagę. No, silniki teraz naprawdę są bezlitosne dla jednej drugiej strony tak naprawdę i znajdują najlepsze posunięcia. Tym najlepszym posunięciem, takim powiedzmy obronnym, jest ruch hetman a6 i teraz tak naprawdę nie widać jakiejś fajnej aktywnej gry. No bo na przykład po hetman g6, tutaj białe grają od razu d4. Ten goniec ma ogromne problemy z wydostaniem się ze skrzydła i goniec tu się otwiera. No, wygląda po prostu dla białych dobrze. Wyglądałoby dobrze, lecz białe zagrały wieżą na A2. No i w tym momencie wieża wkracza do akcji, czyli widzimy to, że Czarne wyprowadzają najpierw wszystkie figury, zanim przystąpią do ataku. No i teraz tutaj białe zagrywają Hetmanem na A6, lecz ten ruch jest już troszeczkę za późno wykonany. Tutaj najlepszym ruchem byłoby zagranie na przykład Hetman D1. Dlaczego Hetman D1? Otóż Hetman broni wieży, bo przypuśćmy, zrobimy jakiś taki pusty ruch typu, no strzelam teraz, goniec na przykład na A3. No, i po tym ruchu po prostu już wygrywamy czarnymi. Jak to zrobić? Można sobie zatrzymać oczywiście materiał. Moi drodzy, jest to ruch Hetman F3. E, przepraszam, Hetman F1 z szachem. Po wybiciu dajemy ładnego mata na E1. No i jasne, że tak grać nie wolno. E, Powierza A2, tutaj wieża E8, jeszcze raz przestawię. Hetman zagrał na A6. E, no i teraz, moi drodzy, Morphy e, zamyślił się na. Całe 12 minut, no cała wieczność można powiedzieć e, oczywiście, e, zamyślił się bardzo, e, znaczy to jest krótkie, krótkie myślenie nad ważnym ruchem oczywiście e, i zagrał zaskakujące posunięcie. Spróbujcie tutaj znaleźć to posunięcie, będzie to na pewno dobry trening. Mianowicie jest to ruch, uwaga, 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 Hetman bije F3. Tak, moi drodzy, Hetman bije F3. Poświęcenie Hetmana. Zwykle właśnie w partiach Morfiego takie e, sytuacje e, były na szachownicy. Bardzo e, ciekawe poświęcenie, ale ciekawostką też jest to, że przeciwnik Morfiego w tym momencie zamyślił się na, sam, na całą godzinę i on się zastanawiał, czy wybić tu Hetmana. No, powiem Wam tak. E, nie wiem nad czym tutaj tak naprawdę myśleć aż tak długo z tego względu, że albo wybijamy Hetmana i cierpimy, albo dostajemy mata, no albo mamy figurę mniej i też jest ciężko tak naprawdę w tej partii wygrać. Aczkolwiek szachy są tak złożone, może tu jakieś inne pomysły do głowy przychodziły białym typu bicie na B6, no ale tu jest wieża G6 na przykład. No cóż, białe wybiły tego Hetmana, no i teraz trzeba udowodnić czarnymi, że to pozycję wygrywamy. Powiem tak, powiem w ten sposób, że to jest remis. Jak białe się będą bardzo dobrze broniły, to jest pozycja remisowa, gdyż można dawać wiecznego szacha. No Generalnie tutaj pozycja w partii nastąpiła tak: wieża G6 z szachem i potem król H1, jest koniec H3. No i widzimy Podobna sytuacja do Mata Morfiego. Tutaj jest tak zwany za chwilę młynek i może być bardzo niebezpiecznie. No i teraz tak, jak grać w tej, w tej sytuacji? Otóż, na przykład, jak zagramy wieżą na G1, moi drodzy, no to wieża G1, król G1, wieża E1, Hetman F1 i Mat po zawodach. Matów tutaj może być bardzo dużo, jeżeli się białe pomylą. No i w tym momencie wieża zagrała na D1. Decydujący błąd. To był decydujący błąd. Jak można by było zagryć? Zaraz oczywiście pokażę, dlaczego ten błąd jest, ten ruch jest błędem, ale jakby na przykład Białe zagrały Hetmanem na D3 i broniły, tutaj powiedzmy, Pola, no, silniki też jeszcze jakieś pokazują F5 tak naprawdę, ale po na przykład goniec G2, król G1, to się oczywiście narzuca. Goniec na F3 no i tutaj jest wybicie tej wieży, to jest myślę, że dosyć istotne i po tym ruchu D4 tutaj to białe mogłoby być zdecydowanie lepsze zresztą. Ja aż tak bardzo w tą pozycję silnikowo nie wnikałem. Głównie chodzi tutaj nam o motywy, jakie powstają. No i sprawdźmy, co poszło w partii. Wieża zagrała na D1 i po tym posunięciu. Jak grać moi drodzy, żeby wygrać? Otóż można sobie jak najbardziej zatrzymać materiał. Otóż goniec daje szacha, król G1 i goniec bije. I widzimy ten motyw Morfiego, tylko że jeszcze tutaj król ma ucieczkę na F1 i król zagrywa na F1. I w tym momencie goniec zagrał znowu na G2. No, tak naprawdę po takich ruchach mamy oczywiście remis, tak, ale sprawdźmy, co można by było zagrać w tym momencie, żeby wygrać partię. Podpowiem mat w czterech posunięciach. Otóż, moi drodzy, jeżeli zagralibyśmy wieżą na G2, to tu już grozimy no, po prostu matem. Generalnie, jakby na przykład Pionek poruszył się na D4. To mamy wieża H2 i mat nieunikniony jest na H1, więc tutaj z jednej i z drugiej strony można atakować, ale na przykład po właśnie wieża G2, na przykład wieża zagrywa na E1 i tutaj wybijamy z szachem król. Na G1, wieża G, G2, król F1 i mat Jeżeli król na przykład H1 To również wieża G1, mat Bo tutaj jest broniony Broniona jest wieża, a tu jest podwójny no, Podwójny szach, szach, Można powiedzieć Moi drodzy, po król G1 Tutaj hmm, goniec na F3, szach Król F1 e, I w partii e, nastąpiło e, Mianowicie e, Oj, tutaj się chyba nieco zapultałem z wariantami. Momencik. Król G1, król F1. Przepraszam najmocniej za to zawiechę. Król, goniec zagrał na H3 w tym momencie, nie na F3 finalnie e, dokładnie. I po tym posunięciu, tutaj e, goniec zbił na F2. Dokładnie tak było w partii. Najmocniej przepraszam za tą przerwę. E, tu się wytnie myślę. E, dobrze, i teraz tak, po gońcu F2 Hetman F1, bo groził mat No i tutaj tak naprawdę jest już praktycznie koniec Goniec zbił na F1 wieża F1 i wieża E2 Wchodzimy do akcji drugą wieżą Widzimy, że tutaj pionek się nie może poruszyć Więc goniec jest totalnie nieaktywny Wieża zagrała w partii na A1 Bierze H6. Myślę, że proste posunięcie. Chcemy się dobrać do pionka. W tym momencie nastąpiło D4. I ruch, który tak naprawdę kończy partię, po którym się tutaj białe poddały, jest to posunięcie. Goniec na E3. Dlaczego? Otóż po wybiciu dajemy prostego mata. No moi drodzy, mat Morfiego. Dosyć ciekawy motyw. Warto o nim pamiętać, gdyż jest on dosyć często spotykany na niskim poziomie tak naprawdę i wśród osób początkujących. Serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się. Cześć.